Wypad w prawo. O! O ty gnoju policyjny! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a dzisiaj kolejne przygody w Bimenji Drive, jeżeli chodzi o policyjne pościgi. Taki piękny żandarmerski samochodzik sportowy, malutki, aczkolwiek wariat sportowy, będzie gonił naszą, jakby tu powiedzieć, wschodnioeuropejską perełkę tuningu, bo tak został nazwany ten samochód. Co to za samochód? Śmiało możecie śmiało, Boże, śmiało możecie śmiało pisać w komentarzach pod filmem. Jeżeli oczywiście odcinek wam się spodoba, zostawcie śmiało łapę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem. No i oczywiście zostawcie subika, wpadnijcie na G2, Instagrama, Discorda, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Oczywiście też muszę powiedzieć, że ten samochód nie wygląda, jakby przeszedł jakiekolwiek atesty, jakby dostał homologację, więc my, jako dobry policjant, musimy go zatrzymać. Ewentualnie zatrzymać mu też prawko. Także proszę się zatrzymać. Kryminalisto denty w czerwonym samochodzie zaklęty, proszę się zatrzymać. Okej, dobra, on zdecydowanie lepiej wszedł w zakręt. Jeździmy dzisiaj małymi samochodami po mapie polskiej, więc wiecie, to tak europejsko mocno. Szczególnie tak jak powiedziałem, no wschodnia Europa tuning przed nami jedzie. No my nie wyglądamy jak wschodnia Europa samochód, ale to też możecie śmiało pisać, co wam to przypomina. Dobra, cyk, mamy lekkie dupnięcie i do rowu, nie, ej, nie spadł, dobrze, dobrze. Ale my też byliśmy blisko wypadnięcia. Ty, gdzie on pojechał? Co jest? Ja się spodziewałem, że on główną będzie jechał. Czekajcie, gdzie? Gdzie on? Ale mnie z... Ty, ale mnie chłop zrobił. Co jest? Gdzie on w ogóle jedzie? Co on robi? Ale w ogóle dziwny ten sygnał, nie? W sensie te koguty dziwne dźwięki wydają. Dobra, gościu. Nie mówcie, że on w lewo chciał jechać teraz. O kurczę, no i we dwóch w rowie skończyliśmy. Dobra, szybko wysiadam, żeby to być tym, co lepiej skończył w rowie. Chociaż nie ma chyba czegoś takiego, że lepiej skończyć w rowie. No jest jeden za jeden. Jeden za jeden w pierwszym, w pierwszej próbie zrobione. Także my go sobie tutaj ścigamy, przynajmniej spróbujemy pościgać. Jak wygląda wnętrze tego samochodu? No, no trochę biednie, nie? No, nie będę ukrywał. Dobra, gościu, tak o cię tu dociskam. No chodź tu, gnoju, z Europy Wschodniej. My jesteśmy z Azji. Oj, tak, tak. Mamy azjatycki samochód. Czekajcie, zniknął mi gdzieś. Halo? Halo, proszę pana, gdzie on? Gdzie on zniknął? Kurczę, do rzeczki tu wpadł? Ej, czekajcie, faktycznie, gdzie on zniknął? Hej, bezki, to dobra, czekajcie. Wpadł tutaj, do wody. No i co, jak się to lamusie kończy? No, niemiło chyba. Okej, wsiadamy do pojazdu. Jak wygląda ten pojazd jeszcze w środku? Sprawdźmy. Ty, jeszcze włoskie te jakieś LGN-y w środku. No, nieźle. No dobra, 2-1 w takim razie też mamy. Ej kurczę, myślałem, że on już nie jedzie. Że mnie coś sprankował. Proszę się zatrzymać. Jest pan winny braku homologacji w samochodzie. Proszę przygotować stan techniczny samochodu. O kurczę. Czekajcie, jak to się w sumie nazywa? Gdzie był ten? W dowodzie rejestracyjnym chyba, nie? Jest stan techniczny, w sensie, że ma przegląd samochód zrobiony. Jest ta notka, nie? To chyba tak, bo robiłem w tamtym roku w sumie przegląd. W tym roku też muszę. Ty, w sumie jak to też wygląda? Z motocyklu muszę co rok już robić chyba, nie? O, przegląd. Bo tam mi chyba uciekł jeden ten okres dwuroczny jakby na początek, tak mi się wydaje, więc no. Dobra, gościu! Ej, ale powiem wam, że ten pojazd, którym ja teraz jadę, ma więcej mocy niż się spodziewałem, że będzie miał. Szczerze myślałem, że będę miał duże problemy, żeby zatrzymać tego Volkswagena przede mną, który ucieka.
Ale o dziwo, kurczę. No, nawet nieźle to jeździ. Okej, spróbujmy go nadgonić jeszcze, hop sasa. Dobra, tu go robimy. Oj! Tylko właśnie, to jest najgorsze, że ja, żeby go zrobić, muszę pójść z nim jeden na jeden trochę, nie? Mamy dosłownie na razie jedną próbę udaną, w której udało nam się go wywalić tak, żeby sam się wywalił. A my żeśmy dalej jechali. No mogę go zatrzymać w ten sposób. Wyskoczyć i... Łapy, 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 gościu! Łapy, łapy! Rączki do góry! Wyskakuj z prawa jazdy, gościu, i z pieniędzy! Ciekawe, czy chłop ma jakąś, jakieś 5 dych schowane w dowodzie rejestracyjnym. Ale wyskit od razu mi się przypomina. Ostatnio gdzieś właśnie widziałem żart o tym, że kiedyś ta korupcja była trochę większa, nie? I jak was złapał policjant, to... To właśnie opłacało się mieć jakieś takie ukryte, schowane w dowodzie rejestracyjnym jakieś 5 dych, czy stówę, czy coś, nie? I powiem wam, że też to dopiero jakieś parę lat temu sobie to jakby przyswoiłem te informacje, tę wiedzę w sensie na ten temat. Z informacją, czy z tym, że pamiętałem, jak tam się kiedyś jeździło te 20 lat temu z tatą gdzieś i trzeba było mu podać ten dowód rejestracyjny albo po prostu ten dowód leżał, to tam zawsze właśnie jakieś 5 dych czy coś było w tym dowodzie. To taka ciekawostka śmiechawska. Jeżeli mieliście tak samo, możecie śmiało w komentarzach napisać. W ogóle jeżeli macie jakieś ciekawe wspomnienia związane z policją, czy... O kurczę, on znowu robi ten trik. To możecie też napisać w komentarzach. No, ja jeszcze nie miałem żadnych tutaj doświadczeń policyjnych, także mam nadzieję, że zachowam takie czyste konto jak najdłużej. Chociaż na motocyklu, kurczę, łatwo mam wrażenie, że jest... Gościu! Nie zachować takiego czystego konta. Jeden moment roztargnienia dosłownie, nie? Jedno przekręcenie manetki za bardzo. Oczywiście nie mówię już o takim przekroczeniu typu plus 50, ale ogólnie. Okej. I gdzie on chce uciec? Przecież on tam jest droga zamknięta. Gdzie on ucieka, ten pajac? Czekajcie, no widzicie, no puszczać takiego pajaca na drogę, on nawet nie potrafi uciec porządnie. Co to ma być? Gościu, zatrzymaj się, mówię ci, no. Mówię ci, stop. Dobra, palniemy go. Palniemy go, fest. No tu będzie koniec za chwilę. A tu nie jest... O, co wy gadacie, że tu nie jest koniec? Nie, no jest koniec. Rozbił się nawet. Tutaj na końcu. Ja się rozbiłem wcześniej, on się rozbił później. Koniec końców ja i on się rozbiliśmy. Ale ja źle jakoś giga nie skończyłem, a on jak? Czekajcie, no on też giga źle, on jeszcze jedzie nawet. I to jest inna sprawa. Dobra, jedna z ostatnich prób zatrzymania tego kryminalisty. Powiem wam, że chciałbym go zatrzymać gdzieś w tym miasteczku, nie? Tak, zajechać mu właśnie drogę. A jak wiem, gdzie mniej więcej będzie uciekał, to właśnie tak sobie zajechać, zablokować go, wysiąść z samochodu, mierzyć mu pistoletem w ten kaprawy ryjec, oczywiście w BMG Drive, i go zatrzymać w taki sposób, nie? Z pełną kulturką, można powiedzieć nawet. Dobra, kurczę, pieczone, lecimy do gościa. O, ciekawi mnie, czy do 3 razy sztuka i czy znowu będzie próbował uciec w ten sam sposób, czy może wymyślił. Może, wiecie, ja gdzieś tam liczę, że może wymyślił jednak ten sposób na to, żeby uciec jakoś inaczej, a nie korzystając z tych samych elementów cały czas. Oj, to się chyba bym grubo przeliczył. Dobra, on robi tutaj zawrotkę, ja go łapię tu. Siema, typie. Dobra, ja go łapię tutaj. Cyk. Gościu, łapy, łapy. Łapy, łapy ci mówię. Słyszysz, co do ciebie mówię? Rączki w górę. I uspokój samochód. Dobra, bo ja mu zacznę coś wyrywać w tym samochodzie za chwilę. No wysiadaj, gościu, z samochodu. Ręce w górze cały czas poproszę.
No dobra, zatrzymaliśmy go. Więc to jest plus, zdecydowany. Ja sobie wsiądę do samochodu, żeby nie było. Patrzcie, nawet zrobię tak. Tutaj piękne, piękne zatrzymanie. On się jeszcze rusza. I możemy zrobić tak teraz. AI, stop. Bo wiecie co najbardziej mnie teraz tutaj martwi? Że jest szansa, że AI policyjne nie pojedzie za mną dalej niż jakby ten Golfik, który uciekał, nie? Ten Volkswagen. Dobra, no rozpęd to ma trochę gorszy, widać, od policyjnego. Policyjny samochód się lepiej rozpędza na samym starcie, lepiej startuje. Mam wrażenie, że jak nasz już zdobędzie prędkość, wyrobi sobie jakąś pozycję na torze, to że będzie mu łatwiej. Dobra, zaraz to przetestujemy zapewne. Dobra. Ale tak leciutko. Ej, sobie ładnie, ładnie to przyciąłem w sumie. Tak myślę, nawet nie wiedziałem, że można tam tak przyciąć. Dobra, cyk. No, gość goni. Gość goni, ale zaraz będzie najważniejsza chwila. Dowiemy się, czy będzie nas gonił dalej, czy tylko do tej wioski. Ewentualnie zrobić z nim Beskidu takie kółko. Oj, 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 chyba pan policjant nie bardzo. Chyba pan policjant nie bardzo. Mam takie wrażenie. Pan policjant nie wie, co ma z... Co? Czekajcie, 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 czekajcie. Ty, bo policjant może jednak mieć... wiedzieć, co chce zrobić. Ty, faktycznie! Jedzie za mną! Po prostu jakoś kółko odwalił do mnie. Co jest? Ej, dobra, tego się nie spodziewałem kompletnie. Ty, gościu! O nie, z opony mi zeszło powietrze. Ty jeszcze mnie zatrzyma, dziad. Nie, no póki mogę jechać, to ja uciekam. Ej, ale dobra, czegoś takiego się po nim nie spodziewałem kompletnie. O, lewo, prawo. A, to jest ten przejazd, więc lewo powinienem wybrać. Jeżeli chcę próbować jechać dalej. Ty, ale on co teraz, zrobi kółko? Żeby do mnie przyjechać? Nie rozumiem trochę, szczerze. Dobra, to możemy się tu zresetować jakby, w takim razie. Ja bym się tu zresetował. A jego bym zresetował też w tym miejscu obok mnie. Dobra, czekajcie, on tu podjeżdża. Chodź tutaj, gościu. Masz tu F7 robioną. Jesteś tu zinsertowany, więc let's go. O kurde, ty, jak ty jeździsz? Taki policjant, a jeździć poprawnie nie potrafi. Gościu, widzę, jak mnie popychasz tam od pleców. Uspokój ty się. Dobra, hamuję mu przed mordą. Ej, dobra, dobra, czekajcie, on gdzieś zjeżdża. Chyba nie wiedział, szczerze. Wydaje mi się, że policjant nie skumał, o co chodzi. Jakby, wiecie, wykonałem taki manewr typu zatrzymanie się. On nie wie, co dalej, więc skręca w prawo, a ja sobie jadę prosto i się śmieję z niego, że jakim on jest głupkiem. Ewentualnie istnieje też druga szansa. Nie, jedzie! Jedzie, żeby nie było. O kurczę, a ta droga to dokąd jest niby? I dobra, jestem pierwszy raz w tym miejscu na tej mapie. Ale poleciał drifciochem. Ty, co miał pan policjant na myśli? Tego nie wiem. Wiem za to, że dojechałem jakby do końca jakiejś trasy. I tu w teorii też jest dalej jakaś droga, ale nie wiem, dokąd ona prowadzi. Chciał dojechać do jakiejś takiej głównej arterii, bym powiedział. O kurcze, jakaś żwirownia tu jest. Ej, dobra, tutaj kompletnie mnie nie było. Policjant chyba już leży całkowicie. A ja zaraz będę leżał, jak się wody nie napiję. Powiem wam, że jest tak giga gorąco, że ja muszę tu dla was zrobić coś takiego. Poczekajcie sekundkę, skoczę sobie tutaj po wodę, a gość niech mnie próbuje coś mi zrobić. Dobra, powróciwszy, co zrobił gość za ten czas? Nie zrobił chyba nic za bardzo, mam wrażenie. Wjechał sobie we mnie, a udaje, że mnie schwytał, ale powiem tak, no, nie udało mu się. Nic za nic. Dobra, gościu, bang. I lecimy. Palnięcie, pierwsze palnięcie w policjanta.
Policjant po raz pierwszy upada pod ciężarem kryminalisty. No w sumie taki ciężar, że nikt by nie wytrzymał. O kur... O! Właśnie zrobiłem nieświadomie inscenizację na rondzie prosto. I to dosłownie jeszcze było takie rondo typu hopka. No kurczę, dobra. Ja stąd palę wroty. A jakiś most? Ej kurczę, ja nigdy nie jeździłem po tym terenie na tej mapie. Za bardzo, bez kitu. Zawsze po jednym tam terenie konkretnym sobie jeździłem. To jest nawet jakiś market, kościółek. Jakieś domki, pewnie szko... O kurczę, pieczone. Dobra, wypad w prawo. O! O ty gnoju, policyjny. Ej, policja tak nie powinna robić. A nawet za szybko bym się nie przeciągnął, z tego co widzę. Wydaje mi się, że jeździć byłbym w stanie, ale nie no, chłop mnie na tego, chłop mnie na skałki wrzucił. To ma ten punkcik, nawet jeżeli... No niech ma po prostu. Dobra, a tu w lewo co jest? Jakaś droga. Let's go! Pan policjant gdzieś tam zgubiony już na skrzyżowaniu, już kurczę. Pan policjant to niech idzie, wraca do samochodu i tam krzyżóweczki sobie rozwiązuje, nie? Najlepiej dla jego zdrowia będzie. Dobra, i teraz tak. Lewo, prawo do miasta. Miasto jest przed nami jakby. W lewo jak wjedziemy chyba da radę do miasta skoczyć, nie? Główną po prostu cały czas. Okej. A on gdzie jest niby? Nie no dobra, policjant to się wyeksmitował samemu. Spróbujmy go tak jakby podprowadzić trochę, nie? Policjanta. Także weźmy go tu. Dobra, włączyliśmy mu sygnał. Niechaj będzie. No dobra, no chodź. Dobra, jedzie, jedzie. Rozjuszony. Rozjuszony pan policjant. Nie no, on w most wjechał, on jest jakiś tępy. Co jest z nim nie tak? Chodź tu, gnojku mały. Cyk, a do tego głupi. Dobra, no i wie, ale... Wow, wjechałeś teraz we mnie, no. Jak cię zdrespiłem za swoimi plecami, nie ruszyłem jeszcze. O kurczę, przepraszam. Znowu ten... To denerwuje mnie to czasem, bo myszka po prostu... O kurczę, ty, co ty... Co ty, chłopie, tym policyjnym zrobiłeś właśnie? Przecież ty wjechałeś mi dosłownie do tyłu samochodu. Dobra, tak cię porobię teraz. Let's go! Mamy trochę wgnieciony tył i dach, ale to przez jednego złego człowieka, albo policjanta. Jak zwał, tak zwał. Dobra, 135 na godzinę, chłop nie odpuszcz. No nie. Jestem ślepy, przepraszam. Przepraszam wszystkich, ja jestem ślepy, ja nie widziałem tego, tej hopsy. Ja się realnie patrzyłem w inne miejsce. Mogę to potwierdzić. Dobra, teraz my w niego wjedziemy jeszcze. A niech ma na zakończenie odcinka. Jeszcze ja sobie w niego wjadę. Dobra, bang. No i tym optymistycznym akcentem możemy kończyć dzisiejsze przygody. A policja dzisiaj okazała się w moich rękach dobra, a nie w moich do dupy. Na pewno nie wykonywała swoich obowiązków wzorowo i na pewno nie wykorzystali 100% swoich możliwości, jak to mówią. Także dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć.